Myślałem, że to jest niemożliwe, natomiast zobaczcie na to. Słuchajcie, tutaj nadal mamy prąd. Tu jeszcze leży sztuczna szczęka. A tego, słuchajcie, nie widziałem. To troszkę wygląda jak sznur wisielca, natomiast... Z Yerbą na Urbexie. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zabiorę was na eksplorację tego oto opuszczonego domu, który widzicie za mną. Domek, słuchajcie, natrafiony zupełnie przypadkowo. Weszliśmy już do środka i okazało się, że w środku jest naprawdę ciekawie. Dosyć fajnie wyposażony i opuszczony od krótkiego czasu. Kto mieszkał w środku, jaka była jego historia? Mam nadzieję, że tego wszystkiego dowiemy się właśnie dzisiaj. A jeśli materiał wam się spodoba, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę. Dobra, ja nie przedłużam i zapraszam do środka. Nasz dzisiejszy cel znajduje się bardzo blisko pewnej drogi, która w sumie nie jest jakoś specjalnie uczęszczana, natomiast dom, uwierzcie mi, że wygląda naprawdę wspaniale. Na samym terenie naszego dzisiejszego domku mamy, słuchajcie, dwie szopy, jakiś drewniany garaż, no i oczywiście nasz dom, ale słuchajcie, pokażę wam coś, czym ten dom naprawdę dosyć mocno wyróżnia się na tle innych opuszczonych miejsc. A mianowicie, jak rzucicie okiem tutaj, mamy nadal działające liczniki. Tym samym myślałem, że to jest niemożliwe, natomiast zobaczcie na to. Słuchajcie, tutaj nadal mamy prąd. Praktycznie wszystkie światła, jak teraz zobaczycie, się odpalają. Powiem wam, że naprawdę bardzo rzadko w opuszczonych miejscach można znaleźć nadal działającą elektrykę. A tutaj, jak widzicie, no wszystko działa. Oczywiście, żeby nie było, wszystko zostawiam tak, jak to znalazłem. Też nie chcę, aby na darmo pobierała się energia. Moi drodzy, przechodzimy do pierwszego pomieszczenia, którym jest kuchnia połączona z małym pokojem. Po lewej stronie mamy jeszcze sofę, na której leży, jak już pewnie widzicie, zegar, który zatrzymał się na godzinie 18:40. Taki oto zegar marki Atrix leży zdjęty ze ściany. Tam jeszcze widzę, że jakaś ozdoba, na której mamy papuszkę. A po prawej stronie, zobaczcie, stolik. I co ciekawe, na tym stoliku mamy opakowania po kasetach. I teraz tak, słuchajcie, tutaj to jeszcze nic, bo to jest akurat pudełko po filmie Milczenie owiec, podobno bardzo dobry film. Ale to, co jest ciekawe, to po lewej stronie, zobaczcie, mamy pudełko, pamiątkę po ślubie Violi i Radka. Nie powiedziałbym, że są to właściciele tego domu, ale bardzo możliwe, że rodzina kogoś, kto tutaj mieszkał. Wydaje mi się, że raczej młodzi ludzie w takim domku by nie mieszkali. Wydaje mi się, że może uciekli gdzieś do miasta albo po prostu mieli kogoś tutaj z rodziny. Natomiast no, przypuszczam, że może tutaj mieszkała mama, tata albo jacyś wujkowie kogoś z tej dwójki. I w tym miejscu nasuwa mi się jedno zasadnicze pytanie. Ciekaw jestem, co stało się z tymi ludźmi, których widzimy na tym pudełku ślubnym, pamiątce. Wyglądają na nim na uśmiechniętych. Ciekaw jestem. A wy napiszcie w komentarzu, jak myślicie, kto niegdyś mieszkał w tym domu. W moim osobistym odczuciu mam wrażenie, że raczej jakieś starsze małżeństwo i z dużym prawdopodobieństwem powiedziałbym, że na pewno ktoś z rodziny właśnie tych osób. No bo raczej nikt przypadkowo nie przytargałby takiego pudełka i nie pozostawił go w opuszczonym miejscu. Idziemy dalej. Kolejną równie interesującą rzeczą jest to, że po prawej stronie mamy wydruk, a dokładnie wezwanie do zapłaty. A co my tutaj, słuchajcie, możemy się dowiedzieć? Między innymi to, że była zawarta jakaś umowa
i że jest należność do opłaty zaległa 115 zł. I ten wydruk pochodzi z roku 2011. Także w sumie kawałek czasu jest. Natomiast wydaje mi się, że ten dom został opuszczony troszkę później. Przypuszczam tak dlatego, że po prostu jest w miarę ciekawym stanie. Zobaczcie, że nade mną nadal mamy jeszcze żyrandol, a tutaj są jeszcze kalendarze. No i jednak na kalendarzach mamy datę 2012 rok, czyli no w sumie może się myliłem. Możliwe, że w tamtych czasach ten dom został opuszczony, rzeczywiście. To jeszcze na dole, zobaczcie, stara kaseta, a na niej wilki. Tutaj kolejny kalendarz, jakaś ozdoba, sztuczne kwiaty. A tutaj zobaczcie, jakieś opakowanie po leku. Co my tu mamy napisane na nim? Ketanol Forte. Coś mi to mówi. Tutaj jeszcze Pyralginium. Jakieś długopisy, czyli raczej leki takie powszechne, bym powiedział. Aktualnie nadal do spotkania w aptece. A co mamy tutaj, w tych szafkach kuchennych? Stare zapałki. Tutaj jeszcze szczotka do włosów. Lustro. Chyba sztuczne owoce. Już myślałem, że słuchajcie, nie sztuczne, a prawdziwe, ale raczej by tyle tutaj nie przetrwały. A czy to nie jest przypadkiem opłatek święty? Bardzo możliwe. Natomiast zastanawiam się, dlaczego tutaj, słuchajcie, leży zapakowana strzykawka. Tutaj jeszcze wyżej mamy, zobaczcie, szklanki, kieliszki oczywiście od różnych trunków, opakowanie chyba po delicjach, a tam jeszcze różnego rodzaju artykuły kuchenne, proszek do czyszczenia, płyn do mycia naczyń, aks, o, można się psiknąć, o kurcze, o kurcze, słuchajcie, na to nie zwróciłem uwagi, ale tu jeszcze leży sztuczna szczęka w tej szafce. No, obrzydliwie to wygląda. Powiem wam, że nie widziałem tego na pierwszy rzut oka. Dopiero jak się przyjrzałem, to zobaczyłem, że tutaj leży, no, ta szczęka. Obrzydliwie to wygląda. Kilkukrotnie już spotkałem się z takimi przedmiotami w opuszczonych miejscach. Natomiast za każdym razem można powiedzieć, że odczuwam pewnego rodzaju wstręt i obrzydzenie, nie wiem w sumie dlaczego, bo w sumie to normalne, jak ktoś nie ma zębów, to coś takiego nosi, natomiast no jest to dosyć straszny widok, musicie mi przyznać, zwłaszcza jak zwiedzacie opuszczone domy. Tutaj po lewej stronie mam jeszcze coś takiego, jakby taki kufer, nie wiem jak to nazwać, a w środku obrazek z jakimiś jelonkami i sztuczne kwiaty, które trochę wyglądają, słuchajcie, jakby miały za chwilkę zostać położone na czyimś grobie. Co ciekawe, tutaj jeszcze mamy kilka innych ciekawych przedmiotów, jak na przykład figurkę lwa, a także stary mały samochodzik, co również może świadczyć, że osoby, które tutaj mieszkały, miały wnuczków, a może dzieci odwiedzały to miejsce, na przykład w okresie wakacyjnym. Natomiast teraz przechodzimy już dalej do kolejnego pomieszczenia, który ewidentnie był największym pokojem w tym domu. Na samym środku wita nas rozłożona sofa, stół, a także dwa piękne fotele. Ale chyba najciekawszą rzeczą tutaj jest ten taki mały segmencik, ponieważ tutaj również mamy, słuchajcie, szklanki, które nie zostały potłuczone. To oczywiście mnie bardzo cieszy. Tutaj poniżej jeszcze kilka talerzy. A tutaj, zobaczcie, po lewej stronie jakby taka świeca kościelna. Tam coś jeszcze mamy? Nie, chyba kolejne jakieś kwiatki sztuczne. To jeszcze stare szuflady, ale w nich akurat nic ciekawego nie znajdziemy. No jest również i szafa. Zobaczmy, co znajdziemy w szafie. Ano, znajdziemy stare buty, najprawdopodobniej właściciela. Muszę przyznać, że ciekawe, interesujące miejsce. I na pewno rodzina, która tutaj mieszkała, była bardzo religijna, bo praktycznie na każdym wejściu mamy krzyże, które nadal wiszą na ścianie. Wieszaki, które nadal tutaj, słuchajcie, są, wiszą sobie. Kilka ubrań, koszulek, no i oczywiście nie zabraknie butelki od piwa. No niestety. Domek jest, słuchajcie, w takim miejscu, jak widzieliście, blisko ulicy. Także bardzo łatwo na niego natrafić.
i wydaje mi się, że już ktoś przed nami tutaj był, kto niekoniecznie ten dom zwiedzał, a może go, słuchajcie, niszczył i po prostu zostawił te wszystkie śmieci po sobie. W środku to jeszcze jakieś stare rękawice, ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, ponieważ zapomniałem sprawdzić, czy tutaj w tym pokoju, raczej w tej kuchni działa światło. Przekonajmy się. Nie, tutaj się akurat nie odpala. Pytanie, jak będzie tutaj? Widzę, że żarówki są powykręcane niektóre, także może tutaj też być problem. Nie, tutaj również światło się nie odpala, czyli wyłącznie możemy odpalić to tutaj w tym jakby ganku i jakby to światełko przed wejściem do samego domu. Pokażę wam jeszcze inne pomieszczenia, pozostałe, które tutaj zostały. A tego, słuchajcie, nie widziałem. To troszkę wygląda jak sznur wisielca, natomiast chociaż wydaje mi się, że jest to raczej jakiś zabieg osoby, która była przed nami. No bo jest to chyba jakaś stara sznurówka, która jest zawieszona na gwoździu i po prostu może ktoś sobie coś takiego tutaj zawiesił, aby przestraszyć osoby, które tutaj przychodzą? Nie mam pojęcia, natomiast z całą pewnością wydaje mi się, że nikt chyba nigdy tutaj nie wisiał. A bynajmniej mam taką nadzieję. W ogóle to jest ciekawe pomieszczenie, ponieważ zobaczcie, ono całkowicie różni się od tamtych pozostałych. Wygląda znacznie gorzej, w sensie jest tak urządzone w starszym stylu. W ogóle ten sufit, słuchajcie, jest strasznie nierówny. W tym miejscu praktycznie dosięgam głową do sufitu, a tam już nie. Dobra, przechodzimy dalej. Co my tu jeszcze dzisiaj znajdziemy w tym naszym porzuconym domku, który znaleźliśmy dosyć przypadkiem? Ale muszę przyznać, że jak na miejsce, które stoi w tak bliskim kontakcie z ulicą, zachowało się naprawdę dobrze. Naprawdę rzadko kiedy zdarza się taka sytuacja, że znajdujecie na przykład jakiś opuszczony obiekt, który stoi naprawdę blisko, w cywilizacji można powiedzieć, i jest on zachowany w tak w miarę przyzwoitym stanie. Fajny domek. Nazwijmy go przypadkowym domkiem. Mam nadzieję, że z ciekawą historią. Kolejny krzyż święty przed wejściem dalej. A jakieś worki. A w workach mamy opakowania, a raczej plastikowe butle po oleju. Ubrania jeszcze mamy tutaj, zobaczcie. Stary kołpak od Toyoty. I czy tutaj coś jeszcze mamy? No nie, poza tymi ubraniami chyba nic więcej tutaj nie ma, natomiast ciekawe jest to, że tutaj mamy jeszcze drzwi, ale nie możemy ich otworzyć, nie wiem dlaczego. Ale tam jest chyba, słuchajcie, jakaś słoma, nie mam pojęcia, dlaczego ja tego... Nie mogę ich, słuchajcie, otworzyć za żadne skarby, nie wiem dlaczego. Tych drzwi za żadne skarby nie mogę otworzyć, słuchajcie, szarpię się z nimi. Teoretycznie podniosłem ten dzyndzel, ale to nic nie daje. Nie wiem, czy one nie zostały, słuchajcie, w jakiś sposób zabite. Nie mam pojęcia, no nic, ale jeszcze mamy drabinę. Także zajrzyjmy na górę. Czy coś tutaj znajdziemy na górze, moi drodzy? Pytanie za 100 punktów. I chyba nie. Jakiś koszyk wiklinowy. Chyba nic ciekawego tutaj, słuchajcie, więcej już nie znajdziemy. Tam jeszcze w samym rogu takie stare krzesło. A poza tym góra jest całkowicie pusta. Z domku już wychodzimy, moi drodzy widzowie. A zostało nam jeszcze sprawdzić te szopy. Natomiast chyba oszczędzę już wam czasu, ponieważ przyznam się od razu bez bicia, że przed wejściem do domu, jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania, sprawdziłem je i w środku nic ciekawego nie było. Jakieś stare siatki, jakieś stare pozostałości drewniane, naprawdę nic ciekawego, także byłoby to na tyle na dzisiaj. Mimo wszystko, że domek przypadkowy i materiał dosyć krótki, mam nadzieję, że eksploracja wam się spodobała, że zostawiliście łapkę w górę, subskrypcję i zachęcam do sprawdzenia moich wcześniejszych eksploracji, bo tam były naprawdę, można powiedzieć, grube tematy, ciekawe, opuszczone miejsca, także jeśli jeszcze nie oglądaliście wcześniejszych filmów, to sprawdźcie. Ja za dzisiaj wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale
na moim kanale w każdy piątek o godzinie 18. Do usłyszenia. Cześć!